Jesteśmy na kolejnym meczu eliminacyjnym. Na pierwszym planie debiutant, czyli zawodnik, który po raz pierwszy raz na ziemi niemieckiej w mieście Görlitz bierze udział w turnieju. W turnieju 77. międzynarodowym Rosenhof-Darek Cup. Jest to Łukasz Matyga ze Świdnicy. Tam gra nie byle kim, bo jest 12-krotnym triumfatorem tego turnieju. Zawodnikiem z Lubania, studiującym aktualnie w Wrocławiu na uczelni Michał Bodzionek wygrywał tutaj 12 razy z różnymi przeciwnikami w finałach. Twardy zawodnik, grający bardzo szybko. Dysponujący, jeżeli tak się wyrażę, atomowym serwisem. Przyspiesza piłki z głębi kortu, praktycznie z obu stron. No jest niebezpieczny, groźny, a to, że wygrał 12 razy, to raczej jest jego najlepszą wizytówką. No potrafi też popełniać błędy, więc jeżeli się przytrzyma go trochę, przytrzyma plus jeszcze przyciśnie, no to może nawiązać walkę. No i mam bodajże 5-1. 1-5. Będzie serwował Łukasz Matyga. Łukasz? Nie wiem. Ja no. Łukasz serwuje. Serwis Łukasz. Się wywiąże, no i teraz co? Taki nonszalancki, nie to wyjdzie. No, chciał skróta. Troszkę zagrał dłuższą piłkę. Zaskoczył trochę Łukasza. Szkoda, bo to można było z tym jeszcze pograć coś. 1-5 chyba 0-30. No, Łukasz chciał to wyczuć. Poszedł na antycypowanie. Spokojnie przez środek. No ciężko grać się z takim przeciwnikiem, człowiek się w każdej chwili spodziewa jakiejś bomby. Próbuje wyczuwać, w którą stronę to poleci. Poleci przez środek. To chyba będzie mniej 1-6. 6-1, tak. Dostaliśmy potwierdzenie od Michała. Debiutant Łukasz Matyga. Witamy Cię, Łukasz. Fajnie, że jesteś. A każdemu ciężko się gra przeciwko Michałowi. Żegnamy się z tym kortem.